Witam panie panowie, zwał mnie żuki, witam w zapytaj żuka rzeczy, gdzie pytacie mnie o bardzo ważne rzeczy. Dzisiaj pytacie o tak ważne rzeczy jak bóg, kibel, papier toaletowy i force z YouTube'a. Zapraszam. I ja jeszcze parę innych dziwnych rzeczy. I tu na przykład artysta chaosu, który jest nie tylko artystą w naszym bardzo ograniczonym rozumowaniu, że napierdala pędzlem po płótnie i prosił mamy o dodatkowe pieniądze na farbę, ale także właśnie ma tu ciekawe pytanie. Czy da się oszukać YouTube'a? W tym momencie mówię nie. Yy, aby naliczał kasę za wyświetlania i reklamy po najwyższej stawce, która oczywiście wynosi 100 trylionów gazylionów dolarów, ponieważ to najwyższa liczba, którą byłem sobie w stanie wymyślić z głowy, Wiecie, najwyższa stawka. Dawam gazylion kamieni. Z tego co wiem w Polsce kasa z YouTube'a jest naliczana po najniższej stawce. Co to w ogóle za to... Ja rozumiem, że coś uprościć, żeby coś wyjaśnić, ale to są po prostu pierdoło... O mój Boże, chcę robić YouTube'a, ale tylko dla kasy i nie wiem, czy mi się opłaca. Podpowiem Ci tak, jeden z moich ostatnich filmów, jeżeli się nie mylę, to, to był film z CSGO. Tu nie ma nubów, tylko Rosjanie. I on ma 4000 wyświetleń, tak tam brak brakowało może 100. I on zarobił mi 12 groszy. Więc możesz sobie policzyć, że jest to około 3 groszy na 1000 wyświetleń. Co jest oczywiście e, bardzo zasłużoną zasługą widzów, jeżeli chodzi o aktywność przy reklamach i e, jakby zachęcanie mnie do produkcji kolejnych filmów. Wiecie, 10 groszy piechotą nie chodzi. Chyba, że znajdę na chodniku 50 groszy, to wtedy mogę przez tydzień nic nie robić, bo wyjdzie mi na to samo. E, więc czy się opłaca? 3 grosze za 1000 wyświetleń. Podpowiem, że przez pierwszy rok z tym podejściem prawdopodobnie miałbyś no przez tydzień 1000 wyświetleń więc miałbyś jakieś 0 jakieś pół grosza na dzień 0,3 grosza na dzień. Tak przybliżam, nie chcę mi się liczyć szkoda mi czasu, bo przecież czas to pieniądz. Nie wiem w którym miejscu, ale... Tak mi mówili. To nie jest tak, że jest najniższa stawka. Po prostu polscy reklamodawcy dają pewną sumę pieniędzy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany reklamą, czy ciśnie przez przypadek, czy ciśnie, bo chce komuś zrobić dobrze i dać mu kasiorę, no to to jest jego sprawa. Ale polscy po prostu reklamodawcy dają pewną stawkę, biorąc pod uwagę, ile może, mogą z tego zarobić. A polscy reklamodawcy nie chcą za bardzo dawać forsy. Więc to nie jest oszukiwanie, że YouTube w ogóle płaci. On jest pośrednikiem. Poza tym dużo ludzi ma adblocka, więc nigdy nie zobaczy tych reklam. I gadanie w ogóle o nie najniższej albo najwyższej stawce nie ma w ogóle żadnego sensu, bo równie dobrze może być stawka, nie wiem, 2 dolary za jedno kliknięcie, jeżeli ktoś stwierdzi, że jak ktoś kliknie w tą jebaną reklamę samochodu, to jest duże prawdopodobieństwo, że go kupi. A... Samochód to duża kasa, więc dajmy dużo kasy za każde kliknięcie. Z drugiej strony mamy reklamę płatków śniadaniowych, która tak naprawdę chce stworzyć bardziej swój image, więc daje nie wiem 5 groszy za kliknięcie. Albo tam te 3 co dostałem. Są firmy, które robią lepsze i gorsze yy, oferty reklamowe tylko, że to w zasadzie w Polsce nie działa, ponieważ u nas, my mamy może ze dwie w Polsce dobre firmy, jeżeli chodzi o partnerstwo youtubowskie. I obie są raczej dla ludzi, którzy mają więcej subskrybentów. Swoją drogą jakiś spory czas temu o tym opowiadałem, ciekawe że już się zaliczam. No, nieważne, chuj mnie w dupę. Trzy grosze moje. Więc nie, nie da się oszukać YouTube'a, bo musiałbyś oszukać te 10 tysięcy widzów, które na przykład masz, żeby klikali w reklamy. Jak oszukasz 10 tysięcy ludzi, to ja myślę, że możesz ich oszukać na coś innego niż klikanie na reklamy, które są warte 10, 20, 50 groszy. Ja myślę, że możesz ich ojebać na parę ładnych stów, a potem wylądować w więzieniu. Ale to mają tylko propozycja. Więc jeżeli ktoś chce robić, więc. Albo masz zacięcie na przykład do jakichś super animacji graficznych, i to jest po prostu coś, co wyjebuje oczy, i to przy okazji umieścisz na YouTube i przy okazji zarobisz, i w tym kwestii chcesz zarobić, że tylko to będę dla Kasiory robić YouTube'a. W ten sposób to ma sens. A jeżeli chcesz nagrywać jakieś yy, Let's Player czy coś takiego, dla mnie to jest, nie wiem, yy, rodzaj terapii. To jest, to jest moje hobby. To jest. Yy, to jest coś, żeby się, nie wiem, odstresować, nastrasować, na narobić, nie wiem, to jest dla mnie sposób w tej chwili, żeby egzystować. A jeżeli ktoś chce na tym zarobić, to to musisz się ostro narobić i musisz mieć zacięcie do czegoś specjalnego. A i tak będziesz miał przejebane i dostaniesz 10 dolarów. Więc jeżeli chcesz zarobić 3 grosze na 1000 wyświetleń, ja zapraszam. Bo oczywiście nie powiedziałeś, że dla jakiej kasy chcesz to robić, więc. Ale wiesz, wiesz, nie, jak 3 grosze zarobić dziennie. Tak jak ja, ja, ja już jestem na fali. No to. Yy, znaczy w ciągu miesiąca w zasadzie zarobiłem te 12 groszy. Więc to jest faktycznie te 0,3 grosza. Ale, ale pół roku. Pół roku i kupisz sobie bułkę. Jak będziesz głodny przez pół roku, potem sobie zjesz bułkę, potem znowu pół roku. Tak, opcja. Żuku, ty się ciesz, że masz 25 tysięcy widzów. Ja mam z 20 tysięcy? E, Agiet mówi no tak, tylko, że pan, pani Agiet y, ma 7, 5, e, masz dwa filmy więc e, reszta to jest jakaś muzyka dziwna ja, ja, ja mam trochę więcej tych filmów, więc to może mieć jakiś przyczyną skutek, to może, to może coś mieć ja mam y, prawie tysiąc filmów nie dwa filmy, więc. Jakaś zależność może tu być. Ja oczywiście teoryzuję, ja się nie znam. George Green pyta, dlaczego zarobił 25 zł na umyciu trzech okien. Mogą być dwa powody. Raz jesteś przedsiębiorczy. <try> Okej. Okay. Trzy dwa. Mo może być trzy. Ktoś był zdesperowany. Lub trzy, był cztery. Mama cię lubi. Marek H pyta, w ogóle jakoś tak tematycznie dzisiaj jedziemy. Żuk, mam kanał o nazwie Marek H, mówi Marek H. Proszę poleć miał. Mam zero wyświetleń. Jak ktoś to czyta, to niech załamuje. Załamałem się. Panie Marku H., może mieć to. Może mieć to. Teoryzuję. Teoryzuję. Może mieć to jakiś związek z tym, że masz zero filmów. Dlaczego nie ma Starbounda? Ponieważ go nie ma, panie supertosterze. D-Adam 1-2-3-2-2-3 brzmi jak kod do klatki. Eee, drogi Żuku, mam, py mam pytanie. Jeżeli mój przyjaciel najebał się przed wyjściem ze szkoły. Czyli zanim wyszedł ze szkoły, ok, przed wyjściem ze szkoły, nie do szkoły z. do... Jo, tak ciężko nam napisać przez przypadek do ZMSZ, więc... E, zanim wyszedł ze szkoły, a pierwszą lekcją była matematyka, czyli on przyszedł przed pierwszą lekcją, ok, i został. Moment, najebał się przed wyjściem ze szkoły. Czyli on przyszedł. Jeżeli macie na 8, to on przyszedł o 7.40 i zdążył się najebać, rozumiem, według twojej historii. Okej, okay. w szkole chlał, rozumiem. W ogóle nie czyć alkoholu przecież od człowieka. Został on wzięto i do odpowiedzi ni chuja nic nie rozumiał. Na przykład 2 do potęgi drugiej plus 2 do potęgi drugiej. 4 e, plus 4. Wow. Wow. 10 lat nie byłem na matmie i pamiętam. I stał nad jednym zadaniem tak z 15 minut. Mój jeden komentarz. Wasza nauczycielka bardzo, ale to bardzo nie chciała prowadzić lekcji. Jeżeli ktoś stoi 15 minut przed tablicą, jako skończony debil, to nie jest to, że ona daje mu szansę, albo czekasz, ktoś mu podpowie ona będzie udawała, że tego nie widzi, bo nauczyciele łoj widzą. Oni mają 15 lat doświadczenia w paczeniu, czy ktoś podpowiada, czy ktoś ściąga. Oni wiedzą, czy ściągacie. Ich po prostu to gówno robi. Naprawdę. Gdzieś w ogóle miałem taką noczcierkę, że ja osiągnąłem do plecaka i po prostu złapałem i się tam ściągę i otrzymałem w ręku. I wiecie, dalej wypakowuję i tak dalej, ale miałem tutaj dwa zgięte palce. I, to, i całkowicie była kartka schowana, całkowicie, w ogóle nie, nie było jej widać. Jestem tego absolutnie pewien. Ale jej nie użyłem. To jak zobaczyłem, sprawdziłem, stwierdziłem, a dobra, chuj z tym w miarę umiem i ją schowałem do kieszeni. To było druga minuta jakby. I baba wiedziała, że mam ściągę. Bo potem było spotkanie z rodzicami, i bla, 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 i ona powiedziała, że miałem ściągę na lekcji, ale jej nie użyłem. Ona wiedziała, ona kurwa, zawsze wiedziała, a zresztą inni nauczyciele to samo. E, tylko nie mówią, bo chcą mieć, że o, moja klasa w miarę dobrze się uczy, chuj ci. Jak ktoś potrafi ściągać, to chuj. A więc y, stał, tak z 15 minut. Y, to nie jest kwestia, że twój kumpel był najebany. Tak w ogóle nie był porządnie najebany, skoro był w stanie ustać 15 minut, tak? Tak słabo się najebał. Yy, a jednocześnie nie kumał matmy. Więc może po prostu mózg mu się wyłączył. Wtedy człowiek jeszcze jest w stanie stać. Twój kumple nie umie się najebać. To, to, jest, to jest drugi mój wniosek. A pierwszy to, że nauczycielka albo nauczyciel nie chcieli prowadzić lekcji. Tak, a 10 minut z życia rysu niech stoi, chuj. Ja mi się nie chcę tłumaczyć. Jakby co, to wszystko wina tych dzieci, bo się nie uczą. Haha! Ha. Premia? Dudek mówi Żuk, jesteś najlepszym youtuberem ever, a małą liczbę tłumaczy nieznajomość wielkich youtuberów. Czyli dobrze rozumiem, że przez to, że ja mam mało widzów, to ja nie znam dużych youtuberów. Eee, to jest inaczej, ja... Imiona, to jest dla mnie jakby taki obcy koncept. Znaczy, inaczej. Ja przez całe życie może zapamiętałem 15 imion i nazwisk. I po prostu natychmiast wypadają z głowy. Ja się mogę... Na... Ja przez całą podstawówkę może nauczyłem się imion, znaczy, znałem imiona, wiedziałem, że gdzieś jest Monika, wiedziałem, że gdzieś jest Magda, wiedziałem, że gdzieś jest y, tam y, Ania, y, Iza i ktoś tam, ale w ogóle nie byłem w stanie skojarzyć twarzy osoby. Bo twarzy ja też w ogóle ja nie pamiętam. Jakby na policji się by mnie spytali, proszę opisać swoją matkę, bo ją porwali. Koniec. Ja po prostu nie posiadam tej części wyobraźni. Jak się kiedyś walłem, jak mi kiedyś huśtawka walnęła jako dziecko, po prostu został wymazany ten element. I ja nie jestem w stanie zapamiętać raz, że twarzy, a dwa, że imiona i nazwisko. Po prostu to jest dla mnie niewykonywalne. Mogę zapamiętać to na, nie wiem, 10-15 minut, albo jak to powtórzę dosłownie setkę razy. I dlatego Niki jako tako kojarzę, ale do pewnego stopnia. I dla mnie jest ciężko kojarzyć ludzi. Dla mnie zajebiście ciężko kojarzyć ludzi. Więc to nawet jak, jakbym, nie wiem, z kimś coś nagrał, ja mógłbym po miesiącu stwierdzić, kurwa, jak on się nazywał w ogóle ten agent. Mój ulubiony youtuber ever, nagrywałem z nim, kurwa, jak on się nazywał. Ja miałbym sklerozę tak czy siak. A Taroks Mega pyta, Żuku, ile masz centymetrów w spodniach? No... No, dwóch metrów jeszcze nie mam. Chyba, że pytasz o te inne centymetry w spodniach. No, to do dwóch metrów jeszcze brakuje. Artysta chaosu znowu pierdoli. Człowiek nie rozumie Boga. Byt, który stworzył wszystko, co człowiek odkrył i tego, czego człowiek jeszcze nie odkrył, wliczając to prawa fizyki i tym podobne. Okej, okay, sobie zdefiniowałeś sam Boga. Spoko. Prędzej pingwin ogarnął fizykę atomową. Twierdzenie, że nie rozumiem Boga, więc pewnie nie istnieje, jest bez sensu, ponieważ sam zdefiniowałeś sobie Boga, czyli jakby rozumiesz koncepcję Boga, rozumiesz to, ale nie rozumiesz i przez to, że sam go zdefiniowałeś w sposób powodujący, że nie jesteś w stanie go zdefiniować. Jest, jest taka fajna zależność. To jest, to jest takie bardzo krótkie hasło. Yy, chrześcijanie się często nim posługują, yy, teiści i tak dalej. Swoją drogą, jak jest ateista, to jest teista, czyli ktoś, kto wierzy w Boga. Yy, nie da się udowodnić yy, negacji, zaprzeczenia, jak to woli. Czyli udowodnij mi, że nie ma Boga. Ja ci powiem, udowodnij mi, że nie ma smoków. On powie, no kurwa, no przecież nie ma smoków. Co ja mam ci udowodniać? A ci powie, no kurwa, przecież nie ma Boga. udowodnij mi, dlaczego magiczne smoki nie mogły wszystkiego stworzyć? Dlaczego jebane prawa fizyki, które istniały od zawsze i nie rozumiemy po prostu tego, nie mogły stworzyć wszystkiego. Bo Bóg, kto tak napi Dlaczego Bóg? Bo jest tak napisane w Biblii. A kto mówi, że Biblia jest yy, prawdą? Biblia. A wiem, Biblia jest prawdą, ponieważ tak jest napisane w Biblii. I tak mówi Bóg, a Bóg jest w Biblii. I Biblia mówi, że Bóg jest prawdą. Więc, jak ja powiem, że mam rację, to dlatego, że ją mam, ponieważ powiedziałem, że ją mam. I dlatego smoki istnieją. Niewidzialne różowe smoki, które latają po orbicie i mają czajniki. Udowodnijcie mi, że ich nie ma. Znajdźcie mi dowód, że czegoś nie ma. A i fakt, że tego nie ma, nie jest dowodem. Logika! Puch. I oczywiście, żeby zmienić yy, ton, Oskar Bałdyga pyta Żuku, co zrobisz, gdy jesteś w toalecie i skończy się taśma. Przez lata ewolucji ludzkości Żuk zdobył tą umiejętność. Dwa razy skończyła się taśma faktycznie. I yy, używałem tego twardego, co jest w środku. Ale... Ile razy wchodzę do kibla? Pierwsza rzecz w ogóle, ja nie patrzę, czy kabel, czy w kiblu, dobra, ewentualnie zobaczę, czy ktoś siedzi na kiblu, ale pierwsza rzecz, to nie jest, czy Kible jest obsrany, czy deski nie ma, czy coś, patrzę, gdzie jest straj taśma? Jestem u gości, nawet chcę szczać, nieważne, nie obchodzi mnie, w ogóle wlazłem, żeby, nie wiem, polizać ich kablin, kabinę prysznicową, bo jestem pijany, nieważne, nie? Patrzę, gdzie jest straj taśma? Pierwsza rzecz, jak wchodzę, gdzie jest straj taśma? To jest po prostu... To jest to, to jest element ewolucji człowieka. Ja sobie wyleło... Wy, wy, wyćwiczyłem sobie w sobie. So, sobie? W sobie. Żeby po prostu, pierwsza rzecz jak wchodzę, gdzie jak jest straj taśma. Kończy się, wyjmuję nową rolkę, bo akurat mam taką szafkę w, w toalecie i pff, kładę nową. Obok, żeby nigdy się nie skończyła. Nigdy. Swoją drogą były to zapytania do jeszcze poprzedniego odcinka, bo tak jak wspomniałem, kamera się kończyła, więc... Pff, ewentualnie w drodze wyjątku powróciłem i teraz szybko przelecimy przez pytania w poprzednim odcinku. Morgus Moore pyta, jakie studia skończyłeś? Bezrobocie. A takie, co mi się przydają. To, co jest w miarę śmieszne. Do innych rzeczy. Marek Gajda pyta, kochany żuczku, gnojaczku, czy będziesz grał w Soma? Yy, tak jak wspominałem w ostatnim filmie, recenzja YouTube'a, gdzie jest pani, yy, to ani Somy, ani... Stasis nie będę nagrywać z prostego powodu. Nie chcecie oglądać. Nie chcecie oglądać, ja nie będę nagrywać. Co innego, gdybym naprawdę się uparł na tą grę, że. kurwa, je trzeba Nie, tutaj byłem neutralnie. Jeżeli chcecie oglądać, ja będę nagrywać. Nie ma problemu. Nie chcecie oglądać, spokojnie. Stasis. Stasis miał chyba 500 wyświetleń przez 3 pierwsze dni, więc ja nie wiem po co mam się męczyć. Gongistapl pyta, jaka jest Twoja ulubiona i znienawidzona gra, w którą grałeś? Eee, pytasz się jakby jednocześnie? Być może, nie wiem. Ale odpowiem w tym sensie, że jednocześnie, a jest to Wiedźmin 1. Dlaczego? Ponieważ dzięki niemu powstała seria Wiedźmin, i dzięki temu powstał Wiedźmin 3. I tutaj rozwinę kwestie. Wiedźmin 3 według mnie jest najprawdopodobniej najlepszym RPGiem w jakiego grałem. Godziny misji fabularnych, y, są przerwy, żeby łazić po mapie, jest dużo rzeczy do zrobienia, y, zajebiste teksty, genialny polski dubbing, po prostu rozpierdala angielski, oprócz jednej kwestii y, wyspy... Teraz nie pamiętam jak się nazywało, coś na S, ale takie wispy, wyspy Wikingów są w Wiedźminie i po angielsku oni mają szkocki akcent. Nie mogłem przeboleć tego po prostu. Najchętniej bym zrobił wersję, gdzie wszyscy gadają po polsku oprócz tych wyspiarzy, żeby usłyszał po prostu ich akcent. Po prostu kocham ten akcent, to jest mój ulubiony w ogóle Ever Akcent. Więc tego mi było, szkoda. I Wiedźmin 3 po prostu jest genialny, długi, piękny, ładny, jest dużo różnych rzeczy do zrobienia. Cudo! Absolutne hmm. przeciwieństwo Dragon Age Inquisition, który może mnie pocałować w dupę. A Wiedźmina 1 na jeden, nienawidzę po prostu za ten cały jebany backtracking, za to cofanie się, za to ułożenie w kółko, za to ułożenie w, w to i w we w to, w, we w to i to, i we kurwa, jebane jego nie mają co kurwa robić, na w to i w to, bo bagna, zobaczyłem tylko 6 razy. A tą ścieżkę w mieście jebane 20, bo przecież mi się nie znudzi i żeby pomedytować muszę iść do karczmy, bo przecież tam mi nikt nie wbije noża w plecy a w trójce nagle, o środek lasu na sobie i strzelę kackupę no i przy okazji się prześpię a w jedynce nie, do karczmy do jebanej ale kocham za to, że właśnie dzięki temu powstała dwójka, która jest dla mnie no, taka sobie szczerze mówiąc e, i trójka, która jest genialna więc to tak przejebane, okej okay, genialne, jeżeli chodzi o od jedynki do trójki więc kocham i nienawidzę jedynki bez jedynki nie powstałaby trójka. No i myślę, że gra, do której najczęściej wracałem, to jednak jest seria Fallout. Więc mógłbym powiedzieć, że to jest moja, jakby, jeżeli pytasz o tego typu rzeczy, bo faktycznie wiedzimy na nienawidzę jedynki. Po prostu tak mi obrzydł, na chama grałem, że aż mi obrzydł. Nie, na początku mi się po prostu nie podoba, ale przez to, że ja chciałem to przejść, to mi obrzydł z czasem. A tak to ukochany myślę, że seria Fallout. I czwórka wyżej będzie, będzie kurwa, let's play, będzie kurwa dziadek. Nie wiem, co jeszcze będzie. Nie wiem, nagram jeszcze ten recenzji, Bobra. Z tego, kurwa, wszystko będzie. The MKBOUXAID. Chaosu. Nie no, kurwa, co jest z tym. A no, zresztą róbcie, co chcecie. Eee, w końcu to jest chaos. Róbcie, co chcecie. MKBOUXAID. Chaosu. Żuku, najstraszniejsza rzecz, którą widziałeś, e, którą pamiętam, może tak to bym określił, eee, Bo to było. Z... To nie było coś takiego, że, o mój Boże, widzę rozchlatanego trupa, który wszędzie flaki wiszła, a ja wchodzę ja w jego krwi. Nie pod tym względem, ale coś, co mogło się absolutnie skończyć moją śmiercią i to bez najmniejszego problemu, było jak zaatakowałem gościa z nożem. Ponieważ on zaatakował osobę, która jakby mi towarzyszyła. Yy, I no. Yy. To najprawdopodobniej spowodował alkohol. Nie wykluczam, że się rzucił na tą osobę. Na moje jebane szczęście, nawet może tamta osoba była jeszcze bardziej pijana i nie zareagowała na czas, albo w odpowiedni sposób, może tak. Ale jak się o tym pomyślę, to by z problemu jebnąć. Naprawdę, wystarczy dobre ciachnięcie nożem, nie żyjecie. Zanim ktoś w miarę trzeźwy zadzwoni po pogotowie, to się wy możecie wykrwawić bez problemu. Albo tak was w że Widziałem filmik, jak goś yy, może też to widzieliście, yy, zawodowiec, powiedzmy taki półzawodowiec yy, z takiej szkoły walk, został zatykowany przez całkowitego nuba z mazakiem. No i tamten drugi miał się jakby bronić przed tym z mazakiem i cały był popisany i właśnie pokazywał, że to jest śmiertelna rana, tutaj wykrwawiłby się w ciągu 30 sekund i tak dalej, więc Dało mi to do myślenia. Nie, nie rzucajcie się na kogoś z nożem. Więc to jest a, ta, 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 to, w, Drugi raz się nie, nie rzucę. <d tucked löss91> Murdo pyta, co sądzisz o obecnie nadawanych kreskówkach, jeśli je oglądasz? Yy... Są pojebane i to mi się podoba. Ktoś mówi, że o, nie ma starych dobrych bajek. Tam Johnny, brawo. Jam łasica, jam kurczak. Yy... Ja co? Boże, krowa i kurczak. Yy, tak, dla tym sera tak wam się podobało, byście dzieckiem i to w ogóle do was przemawiało i to po prostu przezajebiste. Z yy, pominięciem jednej nie widziałem kreskówki, która byłaby świat Ludwiczka. To jest po prostu prze-zajebisty klasyk. I sam, sam Ludwiczek, niekoniecznie dla samego Ludwiczka, czy tam dla wszystkich historii razem wziętych, ale jeżeli historia okrążyła wokół ojca Ludwiczka, to po prostu było absolutne złoto. I czegoś takiego nie widziałem w dzisiejszych kreskówkach. Ale myślę, że są naprawdę na wysokim poziomie. Tam czas przygody. Stoła, z kotem, tak? Kot z jakąś rybą to tam trochę mniej mi się podoba, chociaż doceniam, że jest trochę w innym stylu zrobiona. Jest, była jakaś taka mega śnippojebana, rwanie pamiętam, ale myślę, że są na dobrym poziomie. Przynajmniej te pary, które widziałem, yy, głównie jak jestem u pana K, mojego głównego zacnego sponsora, yy, to, yy, to yy, on to tam w miarę ogląda i podoba mi się. Dobry humor, dobry poziom, yy, ładne są nie są oszczędne w ani w animacji, ani w humor. Są na dobrym poziomie, więc jak ktoś marudzi, że nie ma żadnego brawo, u, nie ma ten, a, niech się odpierdoli. Nowe czasy, nowe kreskówki. Leblanc Black Rose. Skoro woda jest cieczą, tlen gazem, a kamień ciałem stałym, to w jakim stanie skupienia są menele? Są w stanie upojenia. Alkoholowego. Jakub Przybylski Co byś zrobił, jakbyś zobaczył pracownika z ZUSa? Nie poznałbym go ja. Kamil W. Poleć mój kanał, na którym nic nie ma Swoją drogą poleceń yy, to, to, to jest moja inicjatywa Po prostu przegenialne yy, Jakiś czas temu mówiłem o Z moim awatarem umów się Ta sama kobicina Dziewczyna yy, Nagrała, skowerowała Wstęp do yy, Attack of the Titans, do anime, z którego muzyka jest przezajbista. Yy, I ona skowerowała ending. I ja pierdziule. Po prostu. łeb mi rozpierdzieliło. Musiałem normalnie się przełączać pomiędzy oryginałem i jej wersją. Czy to na pewno nie jest po prostu skopiowane? YouTube myślał, że to jest oryginał i tam zaflagował go jako na dole, że to jest. O, to jest muzyka tejta. GENIALNY COVER, po prostu, ła, wow. jedyny żałuję, że to jest ta y, wersja anim, anima do anime, czyli półtora minuty ma, a nie pełna, po prostu mózg mnie rozkurwiło, tak jak chyba zresztą dokładnie te słowa napisałem, więc y, na dole macie link, naprawdę polecam, po prostu. Pff. Artysta Chaosu pyta, dlaczego polskim politykom tak odpierdala? Źle to formułujesz. Dlaczego politykom tak odpierdala? Władza. Władza. Jaki jest podstawowy cel y, polityki? Niedobro ludzi, niedobrobyt państwa, władza. To jest priorytet numer jeden jakiegokolwiek polityka. Taka jest prawda. To, co chcesz zrobić z tą władzą, to jest inna kwestia. Pan artysta Chaosu znowu, Jezus Maria, ile leci można oglądać. C e jeżeli chodzi o podcasty, to będzie coś fajnego. Nie, nie chcę mówić co, żeby nie zdradzić, ale w przyszłości będą fajne podcasty, już mam ewentualnie jedną osobę, z którą mogę to robić, znaczy mam nadzieję. Yy, I będziemy recenzować yy, takie weryfki, kawałki różnych materiałów z internetu, że tak powiem. I nie mówię o tym, że haha, przewrócił się, tylko takie dziwne newsy i tego typu sprawy. Bardzo dziwne. I to byłoby dzisiaj na wszystko. Ja mówię do zobaczenia do zrzucenia, następnym razem. Pa, pa!